Piątek, 29 kwietnia 2022 rok. Pora na włóczęgę po pięknych zakątkach ziemi kłodzkiej, a konkretnie mówiąc okolice Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego. W tej chwili znajduje się w pięknym miejscu, piękny zakątek. Jest to hodowla i smażalnia strąga. Znajduje się tutaj też mały zwierzyniec. Po kolei będę to wszystko chciał ogarnąć, czyli sfilmować i podzielić się tym wszystkim z internautami. Zaczynam. Jest tutaj mnóstwo hodowlanych stawów. Ryby są karmione nie jakimiś sztucznościami, tylko naturalną karmą. Znajdują się tutaj też potężne jesiotry. Woda troszeczkę zbędniała, ponieważ tutaj była przed chwilą ulewa, tak mi powiedziała pani właścicielka tego pięknego obiektu. Może mi się uda jednak coś zobaczyć. Pomimo szczerych chęci nic nie zobaczymy. Zbyt mętna jest ta woda. Zostałem zaproszony na rybkę. Po skończonym filmowaniu pójdę na tą rybkę. Aż mi ślinka cieknie. Ależ tu pięknie. Teren bardzo rozległy. Tutaj jest też taka piękna świerkowa aleja podświetlana. Tutaj wpływa świeża, górska, czysta woda. No tak jak już wspomniałem, woda zmącona po ulewie. Do złowienia samodzielnie rybek wędki od wyboru do koloru. Nie zapomniano również o milusińskich. Domki, zjeżdżalnie, huśtaweczki i naprzeciwko zwierzaki. Owieczki. Bardzo sympatyczne. Podobnież lubią, żeby ich pogłaskać. Są bardzo oswojone. Ale fajnie. Taka mięciutka wełenka. Tak, tak.
O, a tu jest partner. Chodź tutaj, stary, chodź, tylko mnie nie walnij rogami. Też przyjazny. Też piękny zwierzaczek jesteś. Tak, lubię was, bardzo was lubię. No i wszyscy was lubią. Wspaniała parka. Pięknie. To jest to. Nikt się tu na pewno nie będzie nudził. Może sobie łowić rybki, przyjść, pogłaskać zwierzaki. Fantastycznie. Jeszcze mieszkają tutaj świnki. Jeśli się nie mylę, to są chyba świnki wietnamskie. Bardzo mi się przyglądają. Tak, coś tam mówią. Podchodzą. Tam mają swój domek. Piękne zwierzaki. Próbuję ją zwabić trawą. Nie wiem, czy podejdzie, bo przed chwilą tutaj właśnie jadły. Chodź tu, chodź. Masz. No masz, chodź, chodź. Nie ufasz mi? A ogonem macha jak piesek. Masz tu trawkę. No. No widzisz. Warto było podejść bliżej. Sezon dopiero się rozpoczyna. To miejsce położone z dala od dróg, od zgiełku, wśród pięknych gór. Polecam. Idę do baru na rybkę. Oto bar. Przytulny. I piękny. I już za chwilę będę jadł rybkę. I jaka piękna muzyczka leci. Ja jestem starej daty, więc ta muzyka bardzo, bardzo mi się podoba. Myślę, że młodym ludziom też się takie piękne melodie podobają. Przez okna baru można sobie popatrzeć na stawy. A nawet na góry. Oto moja ryba. Rybki, surówka, kawa, ale zapach. I wielkie to rybsko. I pstrąg. Ściśniętej wody. Która właśnie tutaj jest, która jest doprowadzana do tych
basenów, w których te rybki żyją. Ale sobie pofetuję. Jest tutaj również wędzarnia. Wędzi się rybki. I obok tego pięknego zakątka przepływa rzeka Młynówka. Jest tutaj piękny lasek. Jest wysyp wiosennych kwiatów zawilców. Ależ tu pięknie. Rybka, frytki, sałatka, wszystko pięknie smakowało. Dawno nie jadłem tak smacznej, takiej smacznej ryby. Warto pokazywać takie miejsca i takich ludzi, którzy potrafią zorganizować tak wspaniałe miejsce. Rekreacja, pojeść można. Widoki na góry, no cóż więcej potrzeba.